ręce wysoko, a ty dopiero drugi kosz zbierasz, Pepie? Niedobrze. Krzyż mnie boli. Jak żyjesz, człowieku? Ho! Żuru bym pojadł. Mówiłem, jest jegomość. Stara widać. Ten cały czarny cysosz to mnie może pocałować. Dupę palec! Ty, bracie, żeś z królami tańcował? Ej, ty! Nie znam cię. Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everetz. A, w środku jest. Szukam Olgierda von Everetz. Nie ma tu takiego. Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na bandę rzezimieszków albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everetz. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, to ja jestem Olgierd. Ty? W życiu, to ja jestem Olgierd. Wesoło tu u was i chętnie bym się jeszcze pośmiał, ale czas mnie nagli. Oho, robi się poważnie.
Chodzi o bestię z kanałów. Podobno Olgierd von Everec wystawił na nią zlecenie. A, znaczy, że pewnie jesteś wiedźminem. To wiele wyjaśnia. Ta? A co na przykład? Podobno wypruwają was z emocji. I to by się zgadzało, bo jesteś sztywny, jakbyś kij połknął. No dobra, mości wiedźminie, koniec żartów. I tak wiele zniosłeś, jestem pod wrażeniem. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Jak cię zwał? Geralt z Rivii. Tu flaszeczka, tam flaszeczka. Zrobiła się meczułeczka. He, he, ano raz, dwa i piwniczka pusta. Składzik może gdzieś zwietrzymy i gąsiorek przytulimy? Ej tam, najebani? To do domu. Taka sytuacja. Na kasa, najlepsza kasanki taca. Wojenny z ciebie jegomość, z dala widać. Dam ci radę, Geralcie z Rivii. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś. Niekoniecznie ciebie. Więc jeśli chcesz tę robotę, musisz go zaciekawić. A Olgierd bardzo szybko się nudzi. Atamanie, masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Szczerze mówiąc, wolę twórczość Paxa Gernsta. O, czyli szkoła kowirska. Studiowałeś w Oxenfurcie? Nie, ale znam kogoś, kto studiował. Ech, lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przekąsimy coś. Ataman Olgierd! Vivat! Niech żyje! Vivat! Niech żyje! Vivat! Vivat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami! No, to teraz nie mamy już wyjścia. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu?
Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała Tradycja! Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłały się do kanałów? Nie, pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją! To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym to mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej łbem, nagroda cię nie minie. Geralt? Geralt? Hej ty, kocioczka! Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocioczka. Co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocioczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Cliveyrd. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi. I uciął mu łeb. Czemu sama go nie pomścisz? Wy chyba lubicie sobie szabelką pomachać. Ano, lubimy. Gdybym wiedziała, kto stoi za śmiercią Cliveyrda, dawno temu wyprułabym mu flaki. Ale nie wiem. Ale ty, kocioczka, ty dużo widzisz. Ty go wytropisz. Jestem wiedźminem.
Nie przyjmuję zleceń na ludzi. Ale mimo to czasem ich zabijasz, co? Jak sobie zasłużą. Nie myślisz, że morderca mojego przyjaciela sobie zasłużył, he? Przynajmniej mnie wysłuchaj. Cleavert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Cleavert był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Cleavert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocie oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oxenfurcie, w alchemii. Karcz mnie przy rynku. Żeś z królami tańcował? Cały czarny cysosz to mnie może pocałować. Zapach odczynników. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzi. Biznes. Ten zapach. Robiono tu fistech. Większość aparatury zabrano. Została tylko zepsuta. Otwarte okno, ślad buta na łóżku. Komuś się spieszyło. Zanosi się na deszcz. Ślady stóp nierówne. Ktoś tędy biegł.
Tu na chwilę się zatrzymał, schował, potem pobiegł dalej. Blizna na czole. To musi być ten kliwet. Bełt w plecach. Szedł głęboko, więc strzelano z małej odległości. Od strony wioski. Bełt od kuszy i ślady stóp głębokie. Strzelec musiał nosić ciężką zbroję. Ślady kopyt prowadzą w stronę wzgórza i ktoś tam wciąż jest. Pokaż, co umiesz. Yeah.
Jedź, płotka. Zakon Płonącej Róży ma nową siedzibę? Niczego sobie. Słuchaj no, przybłędo. Nie wiem, co tu robisz, ale mam dla ciebie radę. Wracaj, skąd przyszedłeś. No? Czego jeszcze tu sterczysz? Mordę mam ci wypłazować? Ciekawe, co tam jest w środku. Bo zalatuje fistechem. Mielibyście coś przeciwko, żebym się rozejrzał, braciszkowie? Mielibyśmy. I to bardzo. Dość żartów. Liczę do trzech i macie tu nie być, rozumiesz? Raz, dwa... Mam inny pomysł. Będziecie liczyć do 100. Zrozumiano? Trzy, cztery, pięć, sześć... Bardzo ładnie. A teraz się odsuńcie. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, idioto. 21... 22, 23, 4 i 5 i 6 i 7, 2. Co? Kim ty do cholery jesteś? Wiedźminem. Lub jak zwykli tytułować mnie twoi współbracia odmieńcem albo mutantem. Nie powinno cię tu być. A rycerze Zakonu Płonącej Róży nie powinni mordować ludzi, ani wytwarzać narkotyków. Faktycznie nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych, szerzyć wiarę w wieczny ogień. Ale Radowid nas oszukał. Złamał obietnicę, wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków, a gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Zajął nasze ziemie i skonfiskował dobra, żeby sfinansować swoją wojnę. Tych braci, którzy nie protestowali, zrobił łowcami czarownic. A tych, którzy ośmielili się sprzeciwić, uwięził lub wypędził. Została nas garstka i musieliśmy znaleźć sobie nowe miejsce w świecie. Więc zostaliście bandytami? Ciekawe, co by na to powiedział Siegfried z Denelem. Nie, Siegfried z Denel? Skąd ty w ogóle? Ja cię poznaję. Ty jesteś Geralt z Rivii. Ty zabiłeś Jakuba de Aldersberg! Zgadza się. I gdybym miał się cofnąć w czasie, zrobiłbym to podobnie.
Od tego zaczął się nasz upadek! Od ciebie, ty przeklęty mutancie! No dalej! Wyciągaj miecz! Nie krzycz. Wystarczy grzecznie poprosić.
Teraz się zatrudnisz. Trzymaj na pistolet. Ha, klient! Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Witam znowu, to. Masz dla mnie jakieś ciekawe zamówienie? Pokaż mi swoje towary. Pomyśliłem twojego przyjaciela. Wiedziałam, że to zrobisz, kociołczy. Ja wiedziałam! No opowiadaj, kto za tym wszystkim stał? Byli bracia zakonu płonącej róży. I co im zrobiłeś? Przypiekałeś ich korejącym żelazem? Wydłubałeś im oczy? Odarłeś ze skóry? Nie, po prostu ich zabiłem. Taki przystojny, a taki nudny. Masz, kociołczka, twoje złoto. I ci kup sobie za nie dwie uncje fantazji. Równy z ciebie gość, kociołka. Czy to swój gra, wyzyn? Pamiętam cię. Co podać? Pokaż mi swoje towary. Czekać. Wyście są Geralt z Rivi? Zależy, kto pyta. Trzeci urząd strzelbowy z siedzibą Dorian, reprezentowany przez stojący przed wami rachmistrza Choćbora Piętkę. Uszanowania. No, o co chodzi? Na krócej mówiąc, on jest zadeklarowane przychody. Słucham? Doszły na słuchy, że na przestrzeni kilku miesięcy znacznie się wzbogacił, co wzbudziło nasze podejrzenia. Nie masz aby nic pilniejszego do roboty? Aktualnie nie, więc proszę nie wychędzać, tylko odpowiadać na moje pytania. Precyzyjnie i wyczerpująco. Wypowiadany zawód? Wiedźmin. Zabójca potworów. Jednoosobowa działalność gospodarcza, sektor usługowy, rodzaj świadczonych usług, dezynsekcja, realizacja, demonstryzacja. Dalej. Czy kiedykolwiek prowadzi pan kutową sprzedaż niewyprawionych skórkowi w okolicy Białego Zadu? Jakiej żarty? Oczywiście, że nie. Dobrze, dalej. Czy w obecnym roku podatkowym nabywał pan małże z intencją odsprzedania znajdujących się w nich perłów? Nawet jeśli, to co w tym złego? Artykuł 86 Kodeksu Cywilnego. Kto świadomie bywa towarem pomimo wartości rynkowej, podstępnie wykorzystując niewiedzę sprzedającego, podlega karze pieniężnej równej 200% zysku transakcji. Brzmił? A teraz proszę odpowiedzieć, handlował pan tymi perłami, czy nie handlował?
No, niestety, zdarzyło się. Pani wiedział, że to nie rane. Ignorancja legis non excusat, jak ma napisał żytni ranowie. Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. A teraz, ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek przywłaszczył pan sobie cudze ruchomości? To znaczy? To znaczy, czy kiedykolwiek wlazł pan do swojego domu i zaraz stamtąd coś bez dzwonia? Zdarzało się, ale właściciele nie protestowali. Przeprawa, to nie jest żadna wymówka, szanowny panie. A teraz proszę poczekać, Wolensik. Odpowiedź kolumny B, porównujemy z tabelą 7, uwzględniamy mnożnik dla kwadrat z jednych, ulga 7,3% z tyłu ryzyka zawodowego. I gotowe. Proszę, ty zaległego podatku. Proszę się udać z tym świtkiem do banku Vivaldi. Ale ja nigdy nie płaciłem podatku. No właśnie, to jest zaległości sporo. Dobrze radzę. Proszę potraktować tę sprawę poważnie. Urzędasy. Czego ci trzeba? Jeśli nie ma tego dziś, będę liczył to. Obejrzę, bardzo się biorę. Bywaj. Gdzie? Wime, możesz coś do mnie robić? Nie, obawiam się, że nie. Nie? Widzisz, przyszło zawiadomienie, że zalegasz z podatkami. A to oznacza, że nie mogę cię obsługiwać do czasu, aż nagłyszam. Niech już będzie, zapłacę. Bardziej niż spotkali. Czy mogę służyć? Może pieniędzy chciałbym mieć za to. Dobrze, radziłeś. Robimy wymianę po najkorzystniejszym kursie mieście. Thank you.
rany cięte jak u miecza, to raczej nie jest to opora. Nie bacz się, słyszysz? Nie bacz się! Proszę, nie rób tego! Szani? Gerard? Co ty tu robisz? Próbuję uratować mu życie. Pomóż mi. Szani, daj spokój. On nie żyje. Na pewno. Coś się... Da się wyrobić. Odpuść. Niech to szlak. Wszystko na nic. Zrobiłeś, co mogłeś. Dzięki, Gerard. Dobrze, że... Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałeś z Wyzimy. Co się z tobą działo? Długo by opowiadać. W skrócie, dalej leczę ludzi. Otworzyłam lecznicę w Oksenfurcie, ale jako obywatel Gardani służę też armii. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Chętnie, ale może niekoniecznie tutaj. Wypełniałaś tu jakieś zadania dla Eldani? Czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy poza oddziałem, ale coś nas zaatakowało. Kto was zaatakował? Widziałaś? Nie, jak tylko się pojawiło, zaczęłam uciekać. Wiem tylko, że było wielkie, pluło jadem i wydawało takie naskające odgłosy. Czyli to raczej nie to było jadem, badał topczyków? Nie, na pewno nie. To było jedno wielkie coś. Ktoś ścisnął niego pochodnią, ale potwór w ogóle się tym nie przejął. Czyli nie boi się ognia? Dobrze wiedzieć. Ten żołnierz, to był dla ciebie ktoś ważny? Nie, nie, no. W przyszłym tygodniu miał wyjść na żebstwo. Teraz nie wie, ani on, ani jeszcze ludzi. Ilu ich było? Cała drużyna. 6 dzielnych chłopaków. Wszyscy zginęli. Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób czystosierni, w tym irańscy żołnierze. Zamierzam zabić to bydlę. O tym mogę ci przynieść próbki. Miło z twojej strony, ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Bestia jest niebezpieczna. Widziałaś, co zrobiła. Jestem już duża, Gerard. Poradzę sobie. Skończ mi przekonywać, bo wiesz, że i tak to stary na swoim. No dobra, niech będzie. W takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował potwór. Wtedy. Rata jest mocno wyjęta, gdy się leżyło w nocy batem. Zaczesnęło mi łóżkaj. Nie posłuchaj panu. Dobrze, że wytrzymał. Teraz się znaleźć i mogę przyjść dalej. Raczej liczę na przykład okazji uderzenia, gdzie działa pojedzie. Dobra, potłuczony może to być. To żołnierze z twojej eskorty? Tak. To oni. Berg, Niklas. Biedni chłopcy. Bestia się z nimi nie zyskała. Uratowali mi życie. Dobrze ich znałaś? Tego poznałam dziś rano, ale z Bernem służyliśmy jeszcze pod Dorian. Niklas zaciągnął się do wojska, gdy robimy. Przykro mi. Kiedy zabijesz bestię, trzeba będzie tu kogoś przysłać, żeby podbierał wszystkie ciała. Należy im się godny pochówek. Co to się właściwie stało? Weszliśmy tutaj, Niklas zaczął badać ślady. Wtedy zaatakowały nas udowcy. Chłopcy dosyć szybko się z nim uminęli, ale Franco porwał w nogę. Zostaliśmy tego z tyłu. Miałam go opatrzyć. Noa stał na straży. Nagle pojawił się potwór. Noa pchnął mnie w kierunku wyjścia. Sam rzucił się do walki. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że leży na ziemi cały tej klejącej mazi. Wróciłam po niego i zaciągnęłam tam, gdzie nas spotkałeś. A potwór? Niklas i Vern go odciągnęli. I słono za to zapłacili. Ale jednak widziałeś, co was zaatakowało. Wszystko działo się tak szybko. Nie przyjrzałam się. Widziałam go tylko z tyłu. Wiem, że był wielki i... Trzeba się tu rozejrzeć. Jest tu człowiek, którego opatrywałaś? Franz? Nie widzę go tu. Myślisz, że potwór go porwał? Możliwe. Stąd pewnie przypełzł potwór, albo będę uciekł. Głęboko tu. Niższy poziom kanałów jest zamknięty, ale Vern do utrzymania może sobie uda zamknięty. Poszukam go. Wszystko w porządku. Nie wejdę, znajdę inną drogę. Uważaj na ciebie. No,
Ile mam czekać? Co za bestia mogła zrobić coś takiego? Otwór. To coś znaczy? Otwór najwyraźniej nie atakuje. Może to, co tu grasuje, żyje z nimi w jakiejś symbierze. Ciekawe. Co takiego? Mówiłeś, że Fran została na tak? Trochę powyżej kolana. Czy mi opatrzyłaś? Zdążyłam tylko zdezynfekować spirytusem. Czemu pytasz? Zobacz. Wygląda na to, że potwór odgryzł Francowi tę nogę. Pozostałe ciała nie były naruszone. To znaczy, oprócz ran odniesionych w walce. Zaraz. Sugerujesz, że potwór lubi smak alkoholu? Najlepiej zmieszanego z krwią. Tu raczej nic nie wsłuchamy. Trzeba znaleźć leża. Jestem tu za tobą. Wystarczy, co może jej wystarczyło, ale to jest zniszczą. Nieszczęśniczka. Przyszło to od czemu sklewicza, a jedyne znalazło to formę śmierci. Szczani, może pobierzesz kresną? Tak, razem z ludziami grupy o konopu. Potrzebuję z tej grupy. Najpierw. Szczani, uważaj, po co się? Tak, co chcesz grać? Ciało jest właściwie nienaruszone. Połowę tylko śluzem. Nadzieję, że wierzę ciepło. Ciało kobiety całe pokrywa śluzem. Wygląda jakby potwór zostawił je sobie na pilni. Redański wojak. Możecie na własną rękę zabić potwora? Nie mam darcy się. Ciało kobiety. To nie jedno z tych, które liczyły na znalezienie Spolewicza. Potwór dostał się tu na razie. Nie przejdziemy tam. Trzeba znaleźć inną drogę. Skoro nie wiesz, co to za potwór. Ale wiem, że lubi spirytus zmieszany z krwią. A tak się składa, że mam akurat trochę alkoholu. Chyba nie zamierzasz się zranić, albo... Spokojnie. Tu jest pełno ciała. Wykorzystam któreś. Wystarczy ci próbka, którą pobrałaś? Mam nadzieję. Ale i tak liczę na to, że pobiorę większą, jak już zabijesz potwora. Wtedy lek na jego jad nie będzie już potrzebny. W lecznicy mam dużo zbytych pacjentów. Lek przyda się na pewno, a resztę próbki przebałem. Może odkryję jakieś interesujące właściwości.
Biorę się do roboty. W walce ci nie pomogę, ale powinien mógłby się przydać. Rozejrzę się dać kliniku. Lepiej będzie, jak poczekasz na mnie na górze, albo wróci do siebie. Ale... Żadnych ale. Zaczekaj teraz w korytarzu, a jak pojawi się potwór, biegnij na powierzchnię. No dobrze. Szani, popatrz na mnie. Obiecaj, że nie będziesz się mieszać. Obiecuję. Dobra, a teraz idź się schować. Uważaj na siebie, Geralt. Co się dzieje? O, nareszcie się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiatrze ze szczynami. Gdzie jestem? Na Albatrosie, czy raczej Park-Park-Ski w tym dziwacznym języku. W drodze do Ofiru. Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie. Co na razie ciebie to zaciągnęli. Choć zabiłeś ich księcia. Niech to szlak.
Nic nie pamiętam. Tylko jakieś kanały, wielką ropuchę, potem czyjeś buty. Jeśli ta żaba to rzeczywiście książę, to chyba mam szczęście, że jeszcze żyje. Zależy jak na to patrzeć. Znam trochę Ofirski. Słyszałem, jak mówili, że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i pięciu pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem świetnie. To teraz za punkt honoru brali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla. Coś ty za jeden. Felipe Pecheragande. Drobny złodziejaszek, zawodowy szuler, w wolnych chwilach przewodnik po całym wódzie. Do usług. Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś księcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, a ja doprowadziłem ich do kanałów, gdzie ty już... Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w alchemii i grać w gwinta, natomiast chwalić się, że znam oksentwort od podszewki. Dawno odbiliśmy od brzegu. Ja wiem. Nie, chyba nie tak dawno. Chociaż z drugiej strony... Zresztą co za różnica? Spora. Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie mi się śpieszę. A ja się w sumie nawet cieszę, że pójdę do Ofiu. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć. A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Nie. Czarne w białe paski są w Zangwebarze. Z Tyberium. Była ze mną dziewczyna. Brudowłosa medyczka. I ją też pojmali. Nikogo takiego nie widziałem. Byłeś tam sam. Dobrze. Znaczy udało jej się uciec. Mam nadzieję, że dotarła do domu. Próbowałeś się stąd wydostać? Ba, użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam Ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze 2 tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Hercule! Oriale! Co on mówi? Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? Hercule, co kan? Kawek harachu albachtage! Milcz się. Zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gileam Valar Quarverthen! Nie zależało, już byś nie żył. Rewarne ramy akale. Zemsta nie należy do nas, bogaty je Alam. Nasz. Jak jest, prowadźcie mnie do kapitana. Wajt Alkeul! Jak? Elka! Wajt Algeur Iget! Elkal! Inkal Arinkel! Urkengwend Auviter! Im Shaval Kolayat! Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho. I że za 2 tygodnie będziesz wisiał. A potem dodał coś w stylu: zobaczymy, komu wtedy będzie do śmiechu. Dlaczego? Co powiedziałem? To brzmiało mniej więcej: chcę jego zatańczyć nos. Kompletnie bez sensu. Świetnie. Daj spokój, nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie gulgotają. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak te ryby. Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik. Wygląda na Edirnczyka. To on mnie... No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna, słyszałem. Zamiast strzępić język, lepiej zdrzemnij się trochę. Nie chce mi się spać. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? Nie przypominam sobie. Jestem Gaunter Odim, zwany panem Lusterko. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Pomogłem ci odnaleźć Yennefer.